nasze pojednanie z Ojcem namagało się wyniszczenia sprawiedliwego. Chrystus, aby zgładzić nasze grzechy, najpierw podjął ich ciężar. Czyni ze śmierci przedmiot skutecznej i bawnej ofiary. Z krzyża znaku hańby i kary dla zbawców, narzędzie triumfu i żywo życia. Dzisiejsza liturgia będzie się składać z czterech części. Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej oraz Procesji do Grobu. Kapłani z asystą wejdą zaraz procesyjnie. Celebracja upadku przed ołtarzem będzie się zechmiana. Wykorzystajmy tę chwilę na skupienie i przygotowanie wewnętrzne do spotkania ze Słowem. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak wrogi narody zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on ani wdzięku, ani też blasku, aby chciał na niego spojrzeć. Ani wyglądu,
by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył nasze cierpienie, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, postanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, struskotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwoli się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzono, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmie jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grób wyznaczono między bezbożnymi. I w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził grzechu i w jego ustach kłamstwo nie pozostało. Spodobało się Panu zmierzyć do cierpienia. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo. Dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, sprawiedliwy wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłum i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców. A on poniósł grzechem wielu i oręduje za przestępcami. Oto słowo Boże. Oh.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz podobnego próbie pod każdym względem podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Aby jeden człowiek zginął za naród.
a szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego szedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc drugi uczeń znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie pytasz? Następnie Pan nasz wysłał związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiął go. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skarać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby do niego złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi się. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak. Jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo każdym. Każdy, kto jest sprawny, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalnią wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. Barabasza. A Barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, wrzuciwszy koronę z ziemi, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, król żydowski! I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił:
Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli, arcykapłani i słudzy zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się ulął. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi, rzekł więc Piłat do niego: nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie? Mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdybyś jej nie dał z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Dostrobos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00. I rzekł do Żydów: oto wasz król. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat powiedział do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: co on napisał, napisał. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na 4 części. Dla każdego żołnierza 1 część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa pisma: podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
przygotowania, aby za ten ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano kolenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali kolenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu koleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast upłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przybił. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie był ukrzyżowany, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie. Czym jest milczenie? Kardynał Robert Sarach w swojej książce Moc milczenia pisze tak. W sercu człowieka panuje urodzone milczenie, gdyż Bóg przebywa w najtajniejszej głębi każdej osoby. Bóg jest milczeniem i to boskie milczenie mieszka w człowieku. Kościół odprowadza nas, byśmy odnajdywali sobie milczenie. Czy jest to łatwe? Może zadajemy sobie czasem pytanie, jak może warto zadać sobie pytanie, jak znaleźć ciszę? Dzisiaj w świecie najwyższym stopniu steklicyzowanym, pochłoniętym robieniem stresu. Jak znaleźć ciszę, gdy na zewnątrz jest chaos, gdy za ścianą czasem jest muzyka. Być może w tym świętym czasie Kościół jest takim miejscem szczególnym, w którym możemy posłuchać ciszy, pobyć w ciszy. Czy
jest to dla nas łatwe? Niekoniecznie. Kardynał Sarak tak pisze. Człowiek pozbawiony hałasu popada w głuchy i obsesyjny niepokój. Przywykł do ustawicznego szumu, który pędza go w chorobę i daje mu poczucie bezpieczeństwa. Pozbawiony hałasu człowiek jest rozgorączkowany, podminowany, zagubiony. Hałas go uspokaja jak narkotyk, od którego się uzależnia. Pamiętam taką rozmowę z jedną z uczennic kiedyś. Rozmawialiśmy o takim codzienności. Ona mi powiedziała, że musi coś słuchać. I wraca do domu. Pierwsza rzecz, którą robi, to włącza telewizor albo radio. Coś musi przemyśleć. Tam mi uświadomiłem, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od różnych dźwięków. Jak czasem nam jest trudno. Ale jest to bardzo ważne ćwiczenie i ważny proces, przez który Kościół nas chce przeprowadzić. Kardynał Sarak pisze: cisza życia codziennego jest jednym z niezbędnych warunków, by żyć razem z innymi. Bez zdolności milczenia człowiek nie potrafi usłyszeć swojego otoczenia, pokochać go i zrozumieć. Miłość rodzi się z milczenia. Pochodzi z serca milczącego, umiejącego słuchać, słyszeć i przyjmować. Milczenie jest jednym z warunków odmienności i jedną z rzeczy koniecznych, by zrozumieć siebie samego. Bez milczenia nie ma ani odpoczynku, ani pogody ducha, ani życia wewnętrznego. Milczenie to przyjaźń i miłość. Wewnętrzna harmonia i pokój. Cisza i pokój biją jak jedno serce. Pascha, czas przejścia. Czas, kiedy Pan do nas mówić. Z doświadczenia mam takie przeżycie, że każdego roku coś do mnie przemawia. To słowo, które jest czytane, to słowo, które jest mówione, to są doświadczenia, przeżycia, zewnętrzne obrazy czy przeżycia, ale jest jakieś słowo. Żeby słyszeć więcej, potrzebujemy wyciszenia, uczenia, ciszy. By usłyszeć Jego słowo. Dziś, w dniu dzisiejszym, Bóg podprowadza nas, by w tej ciszy odkryć tajemnicę krzyża. Tajemnicę krzyża jako znak zwycięstwa, znak życia. Za chwilę będziemy go odsłaniać, krzyż. Za chwilę będziemy go adorować. Krzyż jest może ładny, gdy na zewnątrz patrzymy, ale różnie przy go przeżywamy. Gdy doświadczamy naszej niemocy, braku, słabości, wtedy ten krzyż inaczej może wygląda. Czasami w rozmowie słychać: starość się Panu Bogu nie udała, cierpienie się nie udało. Czasami boleśnie przeżywamy nasz brak,
stratnym. Krzyż Chrystusa pokazuje nam, że te trudne doświadczenia nie muszą być dla nas stratą, porażką. Że te trudne doświadczenia w naszym życiu, w naszej historii mogą być tylko etapem, drogą do czegoś więcej, do czegoś nowego, do zwycięstwa. Pamięci mam taki mały kościółek, to jest sąsiednia parafia, w której się wychowywałem. Dość późno tam dotarłem, do kościółka, drewniany, maleńki. A gdy pierwszy raz wszedłem do tego kościółka, na suficie był na krzyż malowany napis: w tym znaku zwyciężysz. Krótkie, proste słowa, które miały na wiele pokoleń tamtych osób. My dziś czasem możemy nowo, a czasem może potrzebujemy pogłębienia naszej wierzy, naszej podróży przez życie. W tym znaku zwyciężysz. Przed swoim ręką Pan Jezus powiedział: a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. W czasie swej męki modlił się nawet za swych prześladowców. Naśladując Zbawiciela, będziemy zanosić modlitwy za całą ludzkość odkupioną Jego krwią, posługując się tekstami sięgającymi starożytności chrześcijańskiej. Każda wypowie intencję modlitwy, po czym wszyscy przez chwilę będziemy modlić się w ciszy. A następnie kapłan zbierze nasze modlitwy w uroczystej oracji, na którą odpowiemy Amen. Powstajmy. Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy do pokoju jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący Jezu Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z nieprzuszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Swojego Kościoła Świętego, aby rządził świat.
Chrystusa, Pana naszego. Jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa.
Chrystusa, Pana naszego.
Thank you.
Thank you.
Piotra z naszych czasów pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei i oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Thank you.
Sprawa, byśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz.